Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Jak mówiłem, na start odcinka nadrabiamy dziennik, więc albo ustawię wam timer, albo kto nie chce, to sobie przewinie. Jedno z dwóch. Więc dobrze. Nie będzie też wszystkiego, tylko kilka, to raczej te, które najbardziej uznam za w miarę istotne. To będziemy sprawdzać, a resztę sobie odpuścimy. Tak więc dobrze, na początek rabunek janitorio. Wiem, że czytanie nie jest twoją mocną stroną, Derblasie, więc się skup. Po pierwsze, dostań się do jubilera janitorio przy ulicy Wielorybników. Idź tam w nocy i skorzystaj z tylnego wejścia. Właściciel mieszka piętro wyżej, więc musisz się streszczać. Nie przejmuj się hałasem. Po pierwsze, ukradnij coś. Cokolwiek, to bez znaczenia. Po trzecie, wyłam zatrzask z okna przy drzwiach. Skorzystamy z tego następnej nocy, gdy przyjdziemy po prawdziwy łup. Otrzymasz połowę tego łupu. Podpisano Dalton. Okej. Druga część. Włamanie z ostatniej nocy bardzo nam wstrząsnęło. To była oczywista groźba, tylko kto za nią stoi? Były klient? Ludzie powinni przestać być tak małostkowi. Czują się oszukani, bo nie umieją czytać kontraktów, a potem udają niewiniątka. Nie moja wina, że są głupi. Teraz grozi mi niebezpieczeństwo. Słuchaj, jeśli chce się mnie pozbyć, mogę zwinąć interes. Mam dobre ubezpieczenie, a temu miejscu przydałby się remont. Powiem ludziom Miss Fortune, że za wszystkim stoi zgraja byłych hardych haków. I tak mają tu złą reputację. Wyświadczę miastu przysługę. Udało mi się przenieść wszystkie kosztowności, umieścić małe beczki z prochem przy wejściu i oknach. Jeśli spróbują znowu się zakraść, będzie po nich. Okej. Okay. Rafen, nasze śledztwo w sprawie wybuchu w sklepie janitorio można uznać za zakończone. Mam jednak złe wieści, to nie harde haki, za wszystkim stoi właściciel, a eksplozje spowodowały małe beczki porchu rozstawione wewnątrz. Znaleźliśmy jego poprzednie zgłoszenie, powiedział, że ukradziono cebulę. Uwierzysz? Nie wiem, czemu ktokolwiek wziął go na poważnie. Chyba próbował wyciągnąć kasę z ubezpieczenia, ładne oszustwo. Ktokolwiek włączył pułapkę, zdołał uciec, bo sam janitorio nie ma pojęcia o materiałach wybuchowych. Aresztowaliśmy go za stworzenie zagrożenia pożarowego. Daj znać, czy kapitan chce przykładnie ukarać tego patałacha. Straż portowa. O proszę. Czyli co? Dalton z hardych haków chciał okraść jubilera. Jubiler chciał się przygotować. Przy okazji być może jeszcze z ubezpieczenia się dorobić. Ale coś mu nie wyszło i został prawdopodobnie pociągnięty do odpowiedzialności. Ciekawe. Koszmarny hak. Chirurg po... Sorry, musiałem przyciszyć sobie grę. Chirurg powiedział, że mam wszystko spisać, a potem wy... Czekaj, mam to? Potem powiedziałem, że wszystkie wyszczące nie ma kontroli. A dobra, nie, czekaj, nie. To już czytałem. To. List do Swaina. Wielki generale, dotarliśmy do Bilgewater. Obawy były słuszne. Ulice śmierdzą krwią i niemytymi ciałami. Co słabszych zabiłby sam Fetor. Obserwowaliśmy z Lorisem Lady Elise i jej poplecznik. Proszę. Jednak nie wyruszyli jeszcze w kierunku Wysp Cienia. Loris zauważył, że niektórzy z jej ludzi są niespokojni, więc skorzystałem z okazji i przesłuchałem jednego. Wydawał się przerażonym wizją nadchodzącej wyprawy. Jednak gdy tylko wróciła Lady, za nim mówił. Był jak zwierzę prowadzone na rzeź. Ich okręt wyrusza dziś rano. Opłaciłem kapitana, który ułatwi nam utrzymanie tropu. Mam nadzieję, że ten list dotrze bezpiecznie w pańskie ręce, wielki generale. Kurier wydawał się podekscytowany pracą za noksjańską walutę. Okej. Okay. Dobra, to jest nieważne. To też. To. Najdroższy bracie, moje marzenia się spełniają. Adam poprosił mnie o rękę. Kto by przypuszczał, że córka zwykłego dokera mogłaby poślubić demacjańskiego arystokratę? Jest tak, jak mówili. W Bilgewater wszystko jest możliwe. Zwłaszcza, gdy ma się po swojej stronie rzecznego króla. Ja... Dla Adama zawsze byłam córką bogatego kupca. Rzeczny król się tym zajął. Lepszego błogosławieństwa nie mogłabym znaleźć. I nie chcę słyszeć protestów. Wszystko postanowione. Rodzina Adama zajmie się większością spraw. Pozostałe zostaną opłacone spadkiem po moim bogatym ojcu. To też sprawka rzecznego króla. Sęk w tym, że Adam ma mnie za jedynaczkę. Nie możesz się pojawić na ślubie. Pewnie przez jakiś czas nie będę też pisać. Jeśli mnie kochasz, to zrozumiesz. Ty masz doki rzezi, ja wyśnione małżeństwo. Dbaj o siebie. Powodzenia w pracy, najdroższy bracie, Melissa.
Okej. Mam taki. W sensie. Dobra, to jest mój totalny strzał, ale to brzmi troszeczkę, jakby autorka pisała do Pajka. Tak odrobinkę tak to brzmi. Ale wiadomo, to jest, może być tylko takie moje dość duże overthinking, no bo nic o Pajku tak naprawdę nie wiadomo, poza tym, że był, zapisał się jako legendarny harpunnik w Bilgewater, ale nie wiadomo, czy miał siostrę, brata i tak dalej. Nie wiadomo, ale to tak trochę brzmi, jakby właśnie Melissa, czy Melissia chyba, tak by się to czytało, że ona pisałaby do Pajka, ale ciężko stwierdzić. Jednakowoż przez to, że zawarła pakt z Tomem Kenchem, no to mam takie dziwne wrażenie, że ona to by raczej nie przeżyła za długo. Bo wszyscy wiedzą, jak działa zawarcie paktu z Tomem Kenchem. No ale cóż, jak się... Dobra, no też jak się nie myśli, to nie powie, no bo wiadomo, no... Tom Kench to może powiedzieć, jest taki trochę jest takim runeterańskim Mefistotelesem. I on, jako demon, zwłaszcza demon uzależnienia, czy tam pożądania, no tak troszeczkę, ale bardziej uzależnienia, no on naprawdę potrafiłby wiele osób przyciągnąć na swoją stronę. Czy raczej na tyle ich zmanipulować, żeby podpisali faktycznie pakt. Teraz tu. Wojny gangów szkodzą interesom. To na łamacze ostrzej dwutopce urządzili sobie bitwę w naszym kanale. Dwie łodzie pełne rzezimieszków po obu stronach. Ludzie kapitan Fortune dali im popalić. Wyrzucili do wody jakiś tuzin ciał w ramach daniny. Okej, nie wiem, czy to też działało, ale dobra. Czerwona od krwi woda sprawiła, że szczury oszalały, a rekiny nadal krążą wokół stoczni. W powietrzu czuć zapach prochu. Nikt nie połasi się raczej na nasze paszteciki. Wózek wrócił do magazynu. Tona była wkurzona. Tona była... Aha, ale jakby to on pisze o Tonie do Tony? Dwie takie same osoby, czy błąd w tłumaczeniu? Nie wiadomo. Nie dziwię się jej. Przeklęta wojna i przeklęta kapitan Fortune. No, nie wiem, czy to wina MF-ki akurat, no ale myślę, co tam chcesz. Gabe... Talks... Dobra. Gabe, łamacze ostrzy zabrali połowę naszego utargu i większość solonych mięs. Nienawidzę ich prawie tak bardzo, jak kapitan Fortune. Ale w sensie, że nienawidzi ich w taki sam sposób, prawie w taki sam sposób jak kapitan Fortune? Czy dosłownie, że nienawidzi ich prawie tak samo, jak nienawidzi MF-ki? Bo to mi ciężko teraz stwierdzić. Powinniśmy zacząć polować przynajmniej dopóki w mieście się nie uspokoi. Będę czekać na miejscu, przynieść harpuny i haki. Ja skołuję kilka kurz. Możemy zapolować na mniejszą zwierzynę i przemycić ją pod płachtą do zatoki. Nie mów ludziom, dokąd idziesz. Nie chcę, aby gangi się dowiedziały, mogą chcieć na nas zapolować. Tona, przyślij dziś dwutopce. Zorientowali się, że znowu polujemy, więc zażądali haraczu i opłaty portowej. Powiedziałem im, że opłaciliśmy już łamacze ostrzy. To ich zezłościło, wszystko zdemolowali. No to po co tam wspominałeś? Stłukli Kala i na niego na kwaśne jabłko. Mnie też ciągle dzwoni w uszach. Mekow jest ciężko ranny. Nic nie widzi i ledwo mówi. Pójdę sprawdzić, czy ktoś jest w stanie mu pomóc. Wraca jak najszybciej. Podpisano Gabe. Gabe Tona. Liczę, żeście cali. Wielcy między łamaczami i topcami... Walki. Troszku się wymknęły. A widział, żem ja dużo, bom na dwóch łodziach służył. Ale teraz się zrobiło za niebezpiecznie nawet dla mnie. Ciągle mi się ktoś tłucze. Wszystko palą mi jak popadnie. Wybacz to, ale muszę stąd pryskać. Fajnie się pracowało, powodzenia Nani. Okej, okay. Czyli ktoś... Nani takie trochę bardziej żeńskie imię, ale... Może facet pisał? Ciężko to stwierdzić. Nie, tak. Muszę. No nie, ciężko to. Tak, bez tego przyrównać. Bo po polsku muszę uciekać, można pisać i facet, i babka, więc... Zobaczymy. Może będzie dalej wspomniana.
Tona, łamacze ostrzy mają nową kryjówkę przy jaskini śluzory. Gdy otrzymasz ten list, wywieź w oknie czerwoną kurtkę. Poprowadzę dwutopców na miejsce, a ty ostrzeżesz łamacze ostrze, aby drenie wyrżnęli się nawzajem. Kai, Mekow i reszta będą czekać na koniec walki i pozbierają łupy. O! Okej, nie powiem, ciekawe. Ciekawy pomysł. Tona, wybacz, sądziłem, że twój brat lepiej poradzi sobie z ostrzem. Gabe zginął w walce. Okej. Czyli autor dwóch listów zginął. Zwróciłem jego ciało w wodzie i pomodliłem się do Naga Keiburosy, tego właśnie by chciał. Wiem, że to niewielka pociecha, ale plan się powiódł. Dwutopce i łamacze dali się sobie popalić. Twój brat nie był jedyną ofiarą. Mamy dla ciebie przydział łupów, nie przywróci do życia twemu bratu, ale może pozwoli przeżyć rodzinie tę wojnę. Dobrze mi się u was pracowało, byliście mi przyjaciółmi, daj znać, gdy będziesz chciała odebrać swoją dolę. Przepraszam, Mekow. Pytanie, czy w ogóle znalazła list? Bo to jest pytanie, czy znalazła list i go porzuciła, czy w ogóle go nie znalazła. Poranna burza, opowieści z Bilgewater. O proszę, widzę, że Rafen chyba jakąś historię widzę pisze. Bo tu MF, tutaj MF-ka widzę. No coś o właśnie tym pseudonimie Władcy Burz coś mu tutaj napisała. Dobra, tutaj Magnum Opus. Gram ten utwór już tyle razy i ciągle mi coś w nim nie pasuje. Matka chce jednak, aby udało mi się go opanować, więc ćwiczę go bez przerwy każdego dnia. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Tak mówi matka. Moja własna matka. Wiecznie nade mną stoi i mnie krytykuje. Powtórz jeszcze raz. I jeszcze. Mówi, że mam dar. I właśnie dlatego wymaga ode mnie perfekcji. Ale żaden z moich występów jej nie zadowala. Patrzy na mnie ze swojego fotela ze zmarszczonymi brwiami i milczy. Gdyby choć raz uśmiechnęła się po zakończeniu utworu. Będę ćwiczyć, choćby połamałaby mi... Połamałyby mi się palce, a ciało odmówiło posłuszeństwa. Osiągnę doskonałość i już nigdy nie będzie mogła mnie skrytykować. Jeszcze jej pokażę, to będzie moje magnum opus. Okej, to brzmi trochę jak pisane z perspektywy Gina, ale oczywiście nie może to być pisane przez Gina. Bo chodzi o... To ewidentnie pisze ktoś młody, a Gin na obecne czasy ma około... Nie dość, że 40... chyba 2 lat, albo 44, to aktualnie jest zamknięty gdzieś w więzieniu w Ionii. A z tego co wiem, to on też w Ionii się urodził, więc nie ma bata, że napisał to w Bilgewater i że to przetrwałoby też tyle lat. Tutaj zobaczmy, Wizjoner jeszcze jest. To mi się wydaje. Drogi pamiętniku, nareszcie udało mi się dotrzeć do Bilgewater. Do oczu napływają mi łzy szczęścia. Nieznośny odór śmierci idący wraz z falami powiec potwierdza moje przypuszczenia. Wyspy cienia czyhają tuż za horyzontem. Po wielu latach poszukiwań mam przed sobą doskonałe znalezisko. Od najmłodszych lat tliło się we mnie pragnienie uwiecznienia na płótnie najrzadszych widoków tego świata. Ruin błogosławionych wysp, osnutych aurą pradawnych duchów i zjaw pełnych upiorów. Okej, to ciekawe marzenie, ale nie wiem, czy wykonalne. Udało mi się przemierzyć cały Valoran i przepłynąć najmroczniejszy zmórz, aby tu dotrzeć. Mój talent zostanie poddany próbie melancholijnych zgliszczy tej krainy. Moje pędzle poskrobią nieprzyjazne zjawy. Ty pewien tego jesteś? Stworzone przeze mnie dzieła staną się współczesnymi klasykami, przy których blednąć będzie każdy portret Jarvana. Czyli ktoś z Demacji to pisze. Demacjańska arystokracja będzie zabijać się o możliwość wywieszenia moich obrazów w swych komnatach, a ja zapiszę swoje imię na kartach historii własnym pędzlem. W norach drugą część znaleźliśmy. Drogi pamiętniku, droga na Wyspę Cienia okazała się niezwykle kosztowna. Żeglarze z Bilgewater nie chcą dobrowolnie nawet zbliżać się do ich brzegu. Dziwisz im się? Poszukiwacze skarbów płacą przewoźnikom za przeprawę do stacji zaopatrzeniowych w pobliżu archipelagu. Sprowadzają własne łódki i przedzierają się nimi przez gęstą mgłę spowijającą wyspy. Jakim cudem oni nie giną na morzu? Ciekawe.
Dobra, los zmusił mnie do podjęcia takiego samego działania i wcale nie niższej zapłaty. Okręt Dziarska Dziewica, który zabrał mnie do stacji, kosztował mnie więcej niż udało mi się zarobić za ostatnie zamówienie w Demacji. Spędzę tydzień w tutejszej karczmie, w międzyczasie ucząc się żeglowania małą łodzią. Moje ciało nie przywykło do takiego wysiłku, ale przynajmniej pełno tu niespotykanych widoków. Nie tracę nadziei, wszystko skończy się dobrze, w to trzeba wierzyć. Czy mam trzecią część? Muszę zobaczyć. Schody na Safilid dopiero 1 na 5, więc to zostawiamy. Tu już są mówcy nagi, czyli tutaj nie mam więcej, ale czy na Wyspach Cienia znalazłem może trzecią część tego wizjonera, czy jeszcze nie? Nie, niestety chyba nie, a to trochę szkoda. Może tutaj? A nie, to jest ogłodzić na oceanie. Tam nie byłem. Dobra, czyli wizjonera całego mieć niestety nie będziemy, no to jedziemy dalej. Mięso dla psów. Minęły lata, od kiedy ostatni raz rzeźnik pojawił się, w swoim kramiku. Cóż, minęły też lata, od kiedy ostatni raz wyszliśmy na zewnątrz. Znowu skończyło się mięso. Trzeba było puścić psy, aby same znalazły pożywienie. Biedactwa. Zawsze wracają, gdy się najedzą, ale zastanawiam się, skąd w ogóle biorą mięso. A do tego zawsze pojawiają się w opłakanym stanie, z zakrwawionymi pyskami i zadrapaniami. Trzeba dużo pracy, aby przywrócić je do ładu, ale co mogę zrobić? Jeśli rzeźnika nie ma, zwierzę musi posilić się samo. Muszę przyznać, że doceniam kości, które psy przynoszą po każdym posiłku. Są bardzo duże i świetnie nadają się na bulion. Okej, mnie w sumie też trochę zastanawia, skąd biorą to mięso. Zwłaszcza, że to jest na Wyspach Cienia znalezione. Czyli ktoś musiał tu żyć. Sobie też pytanie, skąd to, z jakiego okresu czasu jest ta notatka? Ostatnia modlitwa. No tak, no to powinno być dobro do tej damy. Bo to pisze, ktoś zapisuje swoją modlitwę do Nagakeiburosy. Nagakeiburoso, królowo mórz, głosie z głębin. Moja dusza wkrótce do ciebie wróci. Rana jest zbyt głęboka, a istoty mgły są coraz bliżej. Ta przeklęta kraina okazała się zbyt dużym wyzwaniem. Buru wiedzą, że dusze nie należą do żywych, lecz do ciebie. Proszę cię, o wielka matko, przyjmij mą duszę do siebie. Zabierz ją w morskie odmęty i uczyń częścią oceanu, częścią ruchu i zmiany. Nie zostawiaj jej na mrocznym brzegu, by zgniła. Widzę przeklęte stworzenia, które pełzną w ciemności. Najbardziej boję się utknąć tu z nimi i stać się skostniałym duchem. Wielki Krakenie, zabierz mnie do domu, niech moja dusza żyje pośród jej podobnym. Trzeba tu było nie przychodzić. No, jeśli zginąłeś na Wyspach Cienia, to Nagakeiburosa raczej nie ma tutaj za wiele do gadania. Zostałeś na tych wyspach. I to zarówno wbrew swojej, jak i jej woli. Okej, chłopiec z wioski. Na ręce starszego dokumentalisty... Nie wiem, czy to N się czyta, ale albo dokumentalisty Guao, albo Nuao, jakoś tak. Albo N, albo Nguao, jakoś tak. Nguao? Nie wiem, jak to mnie czytać. Dobra, nieważne. Z całym szacunkiem do pańskiego stanowiska i wynikającej z niego wiedzy ośmielam się nalegać na posłanie doświadczonych doświadczonego błogosławionego ingerenta do południowo-zachodnich wiosek rybackich. Dochodzące nas z tego regionu plotki głoszą o chłopcu, który mówi ze zmarłymi, a nie za zmarłych. Nie można ignorować takich doniesień. Z niecierpliwością oczekuję na pańską rozsądną i przemyślaną odpowiedź. Kronikarz średniego stopnia Uwir. Mówi ze zmarłymi. Może chodzi o Jorika? Do kronikarza najśredniejszego stopnia Uwira. Ciekawy tytuł. Po raz kolejny dziękuję za tak ochocze zgłaszanie swych opinii związanych z plotkami zasłyszanymi od rybaków i parobków, jakie udało się panu zebrać podczas jednej z pańskich częstych ostatnimi czasy misji rozpoznawczych, prowadzonych na terenie rynków oraz pijackich przybytków w dzielnicy robotniczej.
Zadziwiające, że wciąż pamięta pan o zadaniu, jakiemu poświęciłem się wraz z mymi towarzyszami. Zastanawia mnie fakt, iż nadal myśli pan o nas podczas wyciągania informacji ze swych wiarygodnych rozmówców i sprzedaje nam pan bajeczki o chłopcach, którzy rozmawiają z duchami. Proszę nie czuć się w obowiązku do dalszego prowadzenia działań w naszym imieniu. Z pewnością pańskie stanowisko obarczone jest wieloma obowiązkami. Okej, i znowu tego Mgwao. Znaczy nie, czekaj, nie, bo to jest... Od Uwira do Mgwao, tu mu odpowiedział. A tutaj chyba znowu Uwir odpowiada, tylko nie jest podpisane. Mgwao, nie musisz zwracać się do mnie w ten sposób. Ja naprawdę chcę tylko pomóc. Sam mówiłeś, że strażnikowi Graelowi... O, Grael to jest chyba Thresh, tylko co pamiętam. Z tego, co czytałem w książce Zrujnowanie, to chyba właśnie Grael to jest nazwisko Thresha. W sensie, zanim stał się Threshem tak naprawdę. To się nazywał... Jak on się nazywał? Chyba Erlok Grael? Tak mi się wydaje. Sam mówiłeś, że strażnikowi Graelowi należy przypisać asystenta, a ja w swej łatwowierności pomyślałem, że mógłbym pomóc w wyborze kandydata obdarzonego wyjątkowymi zdolnościami, który odegrałby ważną rolę w twoim dziale. Teraz jasnym jest dla mnie, że się myliłem. Nigdy nie przyjąłbyś ode mnie pomocy, zaś twojego przerażającego archiwistę należy trzymać z dala od kogokolwiek, a tym bardziej od życzliwego i wrażliwego młodzieńca z prowincji. Zamierzam posłać wieści do wioski i naciskać, by chłopiec znalazł się pod opieką jednego z klasztorów zakonnych. Może bractwa. Gdzie z pewnością zostanie serdecznie przyjęty. Na pewno będzie czuł się świetnie, wiedząc, że jest w otoczeniu ludzi, którzy szanują jego wsparcie. Okej, no jak nic, to jest o tym. Jak nic, to jest o Yoriku. I tutaj jeszcze. My mamy to. Cierpienie astronoma. Za 4 dni nadejdzie wielki przypływ, a moje nocne obserwacje są niweczone przez burze i nagłe ulewy. Zrobiło się bardzo gorąco i parno. Nawet świt nie przynosi świeżego powietrza znad oceanu. Gdzieś nad nami. Ponad tymi duszącymi ciężkimi ciężkim całunem, zniewalające konstelacje wołają, by ktoś je dostrzegł, odczytał i usłyszał. Zamiast tego budzę się każdego popołudnia przepocony i zmęczony, a kolejne strony dziennika pozostają puste, nie licząc mojej żałosnej historii. Jak mamy przewidzieć przyszłość, skoro nie możemy nawet dostrzec teraźniejszości? Okej. I druga część. Według moich wyliczeń, mordercza równonoc powinna przypadać na pół tuzina dni pojutrze. Tak przynajmniej mówią gwiazdy. Przypływ już zbyt długo mi nie sprzyja. To chyba wina księżyca. Urywa przede mną swą twarz. Nieśmiała kochanica, ostąda mglistym całunem, ale ta mgła zasłania gwiazdy, które są znacznie bliżej. Chowają się przede mną, a ja nie słyszę ich wołań. Muszę poznać ich słowa, więc za nimi podążam. Ktoś pisał w moim dzienniku. Moim pismem. Ale gwiazdy nigdy czegoś takiego by nie powiedziały. Niemożliwe. Wykreślę te plugastwa. Muszę zasnąć, zanim gwiazdy na nowo się odezwą. Obudzę się w pełni sił. Tej nocy poznam ich sekrety. Okej, czyli co? Gość jakby lunatykował? Czy... Bo... Nie wiem, jak to rozumieć. Dobra. Następstwa. Bogowie, minął już dzień od tej eksplozji. Coś koszmarnego uderzyło w stolicę i zamieniło morza w pełne atramentu. Nareszcie dobiliśmy do brzegu. Co mieliśmy robić? Kończyły nam się racje i nie mieliśmy dokąd uciec. Oczywiście, że chcieliśmy spróbować szczęścia na lądzie. To nie wina Galufa, że się rozbiliśmy. Mgła na brzegu była ciemna i gęsta, port jednak pozostał nienaruszony. Wygląda dokładnie tak jak ostatnim razem, gdy tylko dobiliśmy do brzegu, wrak statku dosłownie wynurzył się przed nami z wody, a dziury w kadłubie naprawiły się, jakby czas zaczął się cofać. Okej. Mogę wziąć na siebie odpowiedzialność za tę decyzję, ale nie za całą katastrofę, bo który śmiertelnik mógłby przewidzieć taki obrót spraw? Zjawy wciąż przenoszą dobra na zatopione okręty, które raz po raz wynurzają się, by znowu pójść na dno. Potrzeba nam zapasów, musimy ruszać w głąb lądu. Okej, czy tutaj chodzi... Czy to są w sensie relacja z pierwszych dni po zrujnowaniu? W
wiosce jest jeszcze gorzej niż na brzegu. Co prawda na razie odbyło się bez przygód, ale wszystko wydaje się zawieszone. Nie znaleźliśmy co prawda żadnych ciał, lecz tubylcy z pewnością nie należą już do tego świata. Wyglądają jakby zostali stworzeni z mgły. Tak, to jest na pewno już po zrujnowaniu. Próbowaliśmy z nimi rozmawiać, niektórzy nawet odpowiadali, ale brzmieli jakby prowadzili zupełnie inną rozmowę. Znaleźliśmy za to zapasy, dość drewna i nafty, abyśmy mogli jakoś wydostać się z tego przeklętego miejsca. Problem w tym, że budynek raz po raz popada w ruinę i się odbudowuje. Pemcha zaczął mierzyć czas. Między każdą dezintegracją mija półtorej minuty. Musimy wynieść stamtąd sporo rzeczy, więc chyba zabawimy tu kilka dni. Ktoś żyje. Galów napatoczył się na młodzieńca, który nosił ropę ze zniszczonego magazynu. Przyprowadził go do nas. Chłopak jest bardzo blady. Mówi, że został sam i ukrył się w krypcie. Zabraliśmy go na nasz statek. Cały się trząsł. Mówił, że byli też inni i wciąż tkwią tam uwięzieni. Biedak nie może się pozbierać. Mówi o zbłąkanych duszach. Jesteśmy na obrzeżach od jakichś dwóch nocy, a już dostajemy świra. Zgodziliśmy się jednak wszyscy, że nie pozwolimy wyspom zabrać kolejnego życia. Nawet Pemcha przytaknął, aż robi się cieplej na sercu. Skończymy remont statku, udamy się do skarbca, może kogoś znajdziemy. Rozumiem, do skarbca błogosławionych wysp, tak? Tutaj nie wiem, czy może chodzić o Yorika, bo jestem prawie pewny, że Yorik po zrujnowaniu jakby został na miejscu bractwa i się praktycznie nie ruszał z tych wysp, więc wątpię, że tutaj ktoś coś gadał a propos Yorika. Ale dobra, póki co, to na razie wszystko ogarnięte. Na oceanie jeszcze niczego nie znaleźliśmy, więc dobrze. Lecimy w takim razie zwiedzać dalej. Prawie pół godziny czytania. Nieźle. Spokojny taras ogrodu o ogrodach Akademii. Nowe miejsce oznaczone na mapie. A jakieś to konkretnie? A, tu jest skarbiec gigantów. Dobra. Zaciszna kotlina. Gaj. Składnica kamiennego jeziora. Zgubny zagajnik. O, okej. Okay. Podła altana, czyli tutaj schodzę, w lewo jest skarb, w prawo jest element fabuły. O! O, świetnie. Więcej z tej mgły. Te wyglądają na silne. Kto by pomyślał, że cienie mogą budzić szacunek? Po prostu podążaj za mną. Nie zabijesz tego, czego nie widzisz. Możesz wykorzystać zarośla, aby się ukryć i przekraść obok wrogów. O! Okej. Jos! Dobra, nie, już miałem mówić, że nie, no dobra, możemy zawalczyć, ale nie, jak biwano trzech takich typów, to nie ma bata, że ja z nimi zawalczę. Z jednym? Okej, okay. Pewnie byłby jeden i jeszcze ktoś do pomocy, ale z trzema? Bo co gorsze, z jedną taką dużą walką, gdzie byłby trzech takich, czterech nawet takich typów, to nie, nie ma szans. Dobra, obrócił się. Dźwigujemy tutaj. To jest skarb, który bym z chęcią zabrał. Ekwipunek. Złapiony pierścień. Z utwardzonej kości słoniowej. Wytrzymałość spada. Trafienie krytyczne. Okej, okay, to chyba... Yasuo ma chyba taki pierścień. Tak mi się wydaje. Dobra, może nie ma, ale nie... Słuchaj, czekaj. Wrażenia, trafienie krytyczne, a tutaj... Wytrzymałość, trafienie krytyczne. Czyli tylko wytrzymałość by spadała. Dobra, nie, bo też ta moza tak jakoś mega nie podskakuje, to nie ma co zmieniać. Tutaj też nie ma czego wymieniać. Tutaj Pike ma to. O, ej, czekaj, czekaj, ale... Czekaj, czy ja kulę wojownika miałem rzadką zdobytą, czy już... czy lepszą w poprzednim odcinku, bo nie pamiętam. Ten płaszczyk głównie był gorszy. A nie, tak, miałem tą epicką, tylko to dałem do MF-ki, żeby to wymienić. Dobra, dobra, dobra.
Szpinka protektora to nie trzeba wymieniać. No i dobra. Mamy skarb, teraz po element fabuły. Dobra, udało się. Już wiem skąd nazwa miejscówki. Jest bardzo adekwatna. O, a nie! To nie jest ten zagajnik, to jest tylko ta altana. Okej, można i tak. Dobra, mijamy frajerów, idziemy dalej. O, jest płaszcz Arii. Ten płaszcz nosiła osoba, która mnie najęła. Ta, która zniknęła w Bilgewater. Pachnie kwiecie. Bardzo ładnie. Byłem jej przewodnikiem, obrońcą. Nadal jestem wobec niej zobowiązany. Dałem jej słowo. Słowa, więzi są dla nas wszystkim. I tym razem dotrzymam danego słowa. Tu się w pełni zgadzamy. Co do ostrza także, jak widzę. Boje jest za długie, nieporęczne. Ostrze nigdy nie zawodzi. Jego właściciel owszem. Yeah. Kurde, szkoda, że... Przypadkiem wcisnąłem guzik i przepuściłem to, co tam Brown chciał powiedzieć. O, łowisko jest tutaj, ciekawe. Dwie kapliczki, sporo skarbów i jeszcze więcej fragmentów lore. Dobra, tego typa raczej nie uda mi się ominąć, ale... Bo tak, bo Pike ma tylko przyciągać, a to jest jeden ziomek, więc... Zium! Spowolnimy go. Będzie sam? Będzie sam. Ale jak widać, ma pewna sporo. Jest obiecane jutro. Kurde, ukrycia niestety nie było. Okay, przygotowuję się. Czekaj, ja słowo wcześniej już uderzył, czy nie? Bo nie jestem pewien. Chyba nie. Dostał. Chyba. Czy chyba jest to koło? Dobra, już nie, jeszcze dwa. Cyk. Teraz no. Jak mnie dupnął! Dobra, 24, to mogę użyć tego. Użyjmy tego tutaj, ale i mocy. Nie? Działa to, co chcę, żeby działało. To leczy Eloy, to leczy cel. Tutaj leczy każdego, który trafia. Leczy wszystkich sojuszników. Dobra, czekaj. Jakie on ma ataki? Duże obrażenia i umiarkowane, a dobra, każdemu bohaterowi, a tutaj celowi zwiększając obrażenia, dobra. Czy ja mogę zobaczyć na tym, co on teraz... Nie, kurde! Cyk, tu, dziękuję. Pajek rzuca plądrowanie. Dobra, czyli ten albo zaatakuje, albo się przygotuje, jedno z dwóch. Więc dobrze. Dobra, spróbuję wykorzystać srogą lekcję. Dalej mocy. I tutaj przygotowujemy szalejącą wichurę. Też szalejącą. Nie, niczym. Okej, pięknie. Gość dopiero po Yasuo atakuje.
Więc jak go fajnie zabiję, to będzie to jasne. Pięknie. Moje wody, moje zabójstwo. Kurde, nawet gdybym w sumie zrobił, że najpierw Yasuo bezatakował, a potem Pike, to bym jeszcze więcej hajsu za niego dostał, no ale dobra. To taki detal tylko. Zobaczmy, wejdziemy. Znaki na tych drzwiach pochodzą ze starego, zapomnianego już języka, są nieczytelne i dziwne. Okej, czyli tutaj na razie nie pójdziemy. Czyli albo potrzebujemy znaleźć coś, co jest ala takim... transkryptem, w sensie coś, co by robiło nam za tłumacza. Czy tam może za ala słownik, czy coś, nie wiem jak to określić. O, pięknie, z niebieski pierścień z Joni. Czy chcę z tym walczyć? W sumie nie, na razie nie. Jak mogę ominąć typiarze, no to z chęcią to zrobię. Dobra, tak, ekwipunek. Skaczemy do Pajka i wymieniamy mu ten pierścień na jego lepszą wersję. Dobra, tu może być walka łączona, albo walka zwykła. Może... Niech będzie dwojna, bo to więcej ekspa. Szybko cię zabije. Serio? Yasuo nałożył krwawienie? A nie. Bo zostało jeszcze z poprzedniej walki. Pięknie, od razu trzymacki, to mi się podoba. Nice, od razu ukrycie. Hańba! Czy nie miał ataki magiczne, duże i dusza? Nie, dobra. Czyli oni nie mogą Pajka trafić, dopóki się nie uda. Co mnie się bardzo podoba. No i bardzo ładnie Pajk dostaje też leczącą. To jest bardzo, bardzo dobre. Wypatroszeni! Dobra, już tutaj... Tak to się robi. Okej, nie wiem, wydaje mi się, że Yasuo jest tutaj najbardziej ranny, ale... Dobra. Dobra, zbieramy jeszcze tego... Tu już Yasuo ma w sumie naładowaną nawałnicę, więc to zostawiamy, ale możemy użyć tego. Weź oddech i... Sprawę. No i jednak niestety nie załatwiło. Dobra, Yasuo teraz zostaje trochę po mordzie. Więc dobrze. Okej, można i tak. Dobra, to Yasuo w takim razie... zostanie podleczony. Co tam było? Atak w górę? Zwiększenie mocy ataku o 15%. Aha, okej, okay, ale dlaczego to było na czerwono? Znaczy jakby to miało mi coś zadać, jakby ten... Dobra, to bije. Czy 850 to jest zielone pomiędzy typów? Dobra, to wystarczy osłabić tego drewniaka trochę i... wystarczy. Fajka. Okej, bomby. Aleja. Wszystkich, czy to... Pokażę ci, jak to się robi. Co może być wszystkich? 131, 159, 183... Niech będzie... Muszę się napić. No właśnie, jeszcze to. A dobra, ile jedna leczy? Nie, do full. Głębia wzywa. Dobra, walimy sobie teraz od razu. Bo ci dwaj powinni zginąć, a drzewiec mocno zostać uszkodzony. A nawet jeśli nie, no to... Na spokojnie. Co jest? Czemu jest teraz mniej? Czemu jest mniej? Miałem 800, teraz jest 79. Dlaczego? Bo co, bo nie mam kata? Nie, wtedy też nie. Co jest? Czemu teraz jest mniej? Winni toną szybko.
Nevermind. Odpalamy ten patrzysiak. Dobra, jednak niestety tylko jedno zabiłem. Tak w akcji. Zasłużyliście sobie. Chyba? Ile może sobie to przygotować, żeby podleczyć. Fajnie, może z tego dupnąć. Nadchodzi rozpruwacz. No i bardzo ładnie. Leczenie. Odbijamy. Prawie utonąłem. Jest. Jest mocna cisza. Twarda kora to jest coś nowego. No dobra, tutaj mamy co? Bunt. Okej, czyli było sobie najpierw to odpalić. Tutaj kolejne rzeczy. What the hell? Co to jest? No kurde, dostałem. Stoisz mi na drodze. Czerw ściołas! What? Czemu to wygląda jak mini baron? Kurde, dostałem rzeczy, których nie zdążyłem sprawdzić. Co dają? Okej, to co teraz robi? Zanurzenie. Zanurzenie podając się niemożliwym do namierzania i niewrażliwym. Po długim rzucaniu zadaje duże obrażenia. O, zajebiście. Dobra, czyli... Eloy nie może zaatakować, bo nie ma czego. Mogłoby sprowokować. A może zmniejszyć sobie obrażenie. Dobra, podbijamy obronę. I to jest wszystko. No, pupajka w sumie nie trzeba. Postaraj się! Zmniejsza otrzymywane obrażenia, zachowuje ukrycie. No dobra, możemy. Która fajka? Okej, okay, nie były aż takie duże te obrażenia, jak sądziłem, że będą. Okej, okay, tutaj trochę były. Ale ja sobie dostaję leczenie i to jest nawet spoczy. Spokusować się na jednym, a potem tego dobić drugiego. To nie potrzebuję, bo mógłbym to wykorzystać tak po prostu, ale wolę te many. Wolę sobie te many na jakiś mocniejszy przeciwnik zostawić. Nie mogę ujarzmić wiatru. Nie odejdzie, żeby nie pamięć. Kurwa, serio! Myślałem, że to przeżyje wystarczająco. Stawaj. Zawodnica ma czy nie? Oczywiście, że nie. Nie jesteście gotowi! Ładuj ją znowu. Wygląda nieźle. Dobra, byłoby teraz dobrze, żeby Pike go zabił. Dostał kata. I temu powinienem móc zwanshotować tego drugiego. 95 za mało. 113 też za mało.
ukrycie, przeszycie. Dobra, nie będzie to. Bo to w sumie nieważne jak walnie, ma po prostu walnąć. Dobra, ten na szczęście, czyli ja kupuję przed Jasło. Będziesz wyróżnia takie zaraz po Jasło, więc nie znika stąd, ale znika ogólnie, więc Pajmaka to tak czy siak. To jest najważniejsze. Także na końca. To sobie... A nie, dobra, tylko przygotował sobie atak. Co teraz? Dobra. Ale to jest akurat nieważne, ponieważ... Odchodzisz w głębiny. Może innym razem. Dobra. No i ładnie. Nawet jakoś poszło. I tutaj. Dziennik Jonata. Okej. Okay. 2 na 9, czyli trochę będzie to znalezienia. Dobra. Tutaj na dole powinno być łowisko, które z chęcią sobie obczaję. Dave Pike może zanurkować i to jest to przejście, tak, to jest do tego kamyka. Istota mgły siedzi w ciszy na skraju zatoki pogrążonej w leśnych słoniach. O, to będzie ten pewnie. Capros? Maria, to ty? No, niestety nie. O, przepraszam. Czasami gubię się we własnych myślach. Tak, najmniej mi Capros. Czy potrzebujecie czegoś? Dobra, gdzie pozostali, nie musimy wiedzieć. Czy masz jakieś zapasy? Jasne, po drodze zabrałem kilka smakowitych kąsków. Okej, faktycznie to zbierał. Jakim cudem on to znalazł? W sensie w stanie jeszcze zdatnym do spożycia? Good to know. Okej, coś z wędkarstwem. I proszę, srebrna wędka, wysokiej jakości. A, i patrzcie, on też mi może za te to sprzedać. Tylko to jest zielona, a ja mogę tam kupić niebieską. Wysokiej jakości wędka ze srebra. 28, 36, 171. Okej, no siła kołowrotka, tylko taka naprawdę lepsza. Reszta jest taka sobie. Dobra, o co chodzi tutaj? Przewraca 10 na koniec walki przez kilka walk, może podczas odpoczynku. Ohydny, przerażający gulasz pełen składników odżywczych. Przywraca sporo zdrowia na koniec walki przez kilka. Można użyć podczas odpoczynku. Ale przywraca każdemu czy jednej postaci? Okej, okay, to jest rzecz, którą chciałbym przetestować akurat. Gęst z tego sera wprawi każdego w bojowy nastrój. Zwiększa wartość kryta o punkty. Można użyć na kilka walk. Regionalny ten głębokiej czerwonej barwy zwiększa wartość uniku. Okej, okay, dla testu tę potrawkę sobie kupię. Bo to naprawdę wygląda świetnie. Choć nie powiem, gdybym mógł to samemu zrobić, to byłoby to jeszcze lepsze. Tutaj pierwsza część dziennika. I... O! Amulet i... Zbroja, czy tam obłącza dla Pajka. Właśnie, pro Pajka. Skakujemy sobie tutaj. Dobra, ekwipunek. Tu. Zbrojeniowa obłącza. Zdrowie, moc ataku i wytrzymałość trochę spada, ale obrona wskakuje. Okej, okay, no jest to niebieskie, więc wymieniam tak czy siak. A w sumie widzę, że też spadek z tego nie jest jakiś mega duży, więc też jakoś to nie będzie mi to przeszkadzać. Wytrzymałość i unik dawały tam znowu ten amulet. Może Jasło bym to dał. Przecież nie, bo to zwiększa krytyka i unik też. A, o, ale unik jest lepsze. O 2,5% bym miał wtedy szans. Więcej zdrowia. Krytyk mniejszy o 2%. Wytrzymałość większa. Dobra, dajmy to. Jasło. A MFC chciał dać to. No to nie, tak średnio. Dobra, czyli replika syrenki pójdzie chyba na
sprzedaż. Tutaj tak sobie, tutaj jest to dokładnie to samo, to jest bez sensu. No, tutaj mamy taką flarkę, tutaj... A proszę, jednak nie. Proszę, krytyk, unik i moc ataku. Lepsza niż dzika flara, czyli nie, czyli syrenka idzie do Illaoi po prostu, no ale reszta pójdzie wiadomo na sprzedaż. Nawet tą księgę dam na sprzedaż, bo już jest to totalnie bezużyteczna. Nie, umiejętności nie. Runy też nie. Ogólnie ekwipunek teraz trzeba zobaczyć. Chrząstkowe czerwia. Włókniste części czerwia, składnik wykorzystywany do zaklinania. Kawałki ryby, oczko, potrawka. Tutaj do odznaczenia tylko i wyłącznie. No i dobra. Widzę na ogół takie sobie rzeczy. Kolejne łowisko, które bym chciał sprawdzić. No ale kurde... Chociaż w sumie... Jako iż jestem teraz tak naprawdę praktycznie na... Głównie był to taki odcinek, gdzie tylko było gadane i jeśli chodzi o ten, to mógłbym go teraz tak nawet zakończyć. W sensie oczywiście powrócenie do drużyny jako Pike. Bo jak na razie to z wielką chęcią bym po prostu tutaj sobie pozwiedzał to i owo. Dobra, czy ja mogę to w ogóle wejść? Okej, okay, mogę. Składnica Kamiennego Jeziora. Wszystkie wpłaty i wypłaty muszą uzyskać zgodę magistra. Okay. Trochę mnie boli, że Pike nie ma tutaj... No... Jasny szlak! Co to jest? Za golem! I nawet nie będę próbował z nim walczyć, przecież z nim przegram! Jak nic! Oho, a jeszcze mu... O, super! Trzy skrzynki, a on ich jeszcze broni, no zajebiście! Dobra, taktyczny zapis. Będzie miał miejsce. O, nie mogę! Nice. Pytanie, czy ja jestem w stanie go w ogóle ominąć. Albo czy jestem na tyle szybki, żeby nie walczyć z nim. Okej. Okay. Nie widzi mnie. Nie mam bladego pojęcia jak, ale mnie nie zauważył. Hell yeah, dobra. To jest raczej tylko zagrożenie, a nie jakieś wykrycie, więc... Co ty? Nice, ząb lewetana zgarnięty. No nie, idzie tu? Rekin nie zawsze połyka przynętę. No właśnie, bo on idzie, ale powoli! Dobra, to let's go! Przesunięca mgła... Bo pewnie idzie tam, konkretnie! Dobra... Idzie? Tak, idzie, okej. Okay. Czyli ja nie muszę z nim walczyć. Mogę, ale nie muszę. Dobra, teraz tam wejdzie dalej? Nie, stoi, dobra, czyli otwieramy to. Okej, okay, zajebiście. To się uda, to się teraz świetnie udało. No, sorry, ale walka z tym czymś jako solo Pike to jest chyba samobójstwo. Ale nie chyba, tylko prawie na pewno. Ja tak pięknie, wskoczyliśmy, obłowiliśmy cały skarbiec ze wszystkiego co się dało i zgarnęliśmy parę fajnych fantów. Super, kochasz. Bo czemu to się teraz dopiero zaliczyło, że go znalazłem? No i mamy wyruszyć do nowego ziomka. No to wrócimy, ale to dopiero później. No i cyk. Siema drużyno, zgarnąłem wam parę fantów. Więc dobrze. Ekwipunek. I zobaczmy. Ząb lewiatana, o wiele lepszy. Ząb siekierą łuskiego lewiatana przerobiony na sztylet. Okej, okay, wytrzymałość i moc ataku w górę. Cyk. Zamieniamy.
pierścień bastionu. Pierścień pozwalający właścicielowi wzmocnić swoją obronę przed atakami. No to wiadomo, albo Illaoi, albo Braum. Płaszcz Dokera, kurtka bandyty. Lepsza. Pomimo iż to jest fioletowe, to ta kurteczka jest lepsza. Podobno mi się chodzi o zdrowie i trafienie krytyczne, bo obrona ogólnie spada. No ale MFK nie ma być tankiem, ma nawalać po prostu, więc wymieniamy to. Dojasło. Właśnie to miałem dać. Dobra, co to daje? Zwiększa wartość szybkości o punkty i wartość silniku o tyle, dobra. Kaftan pokryty krwią spaczonych brzytwopłetw. Czyni posiadacza podatnym na magiczne obrażenia, jednak zwiększa jego szanse na trafienie krytyczne. Aha, dobra, czyli jeszcze bardziej zmniejsza mi się magiczna obrona, ale zwiększa szansa na kryta i samego kryta. Okej, okay, magiczna obrona minus 24 punkty. Kurde, pomimo tego, że to ma więcej mocy ataku, to nie wiem, czy to brać. Zwłaszcza, że tutaj niestety, ale dość często są wrogowie, którzy normalnie biją obrażenia magiczne. W sensie, tak tutaj, na Wyspach Cienia. Więc wątpię, że to by mi się przydało. Tutaj to zamieniamy. Tutaj pierścień bastionu. Zdrowie spada, ale obrona jedna i druga wskakuje. Tutaj łańcuszek awanturnika. Mogę kształcić 5 dodatkowe obrażenia oraz szybkość. Okej, to nawet do Illaoi by pasowało. Więc myślę, że tak, zdrowie troszkę spadnie, ale to nie szkodzi. Pierścień bastionu. Tutaj łańcuszek awanturnika. I starożytne brujskie odzienie. Zwiększa wartość uniku. Zbroja noszona niegdyś przez potężnych kapłanów Nagakejborosty, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście nie zobaczymy w ogóle w grze różnicy, no ale to jest akurat mało istotne. No i dobra. Zresztą poza takim, o jak widzimy, że Pajk ma ten nowy harpun. No okej. Okay. No dobra, ja sobie teraz powędkuję trochę przy tej akademii. Bo jakoś są do Wyspy Cienia, to spodziewam się naprawdę niezłych rybek. Tylko, cały czas mnie ciekawi, czy te wszystkie łowiska, czy to jest wszystko jedno, bo już jedno wędkowisko oczyściłem i nie wiem, czy ono się za jakiś czas dopiero odnowi, czy to jest wszystko jednorazowe. Mam szczerą nadzieję, że to nie jest jednorazowe i da się tak fajnie farmić te korony, ale to jeszcze się zobaczy. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Rune King. Cześć!